Hello, witam się z Wami dzisiaj w ulubieńcach stycznia i od razu powiem tak, nie ma tych rzeczy dużo i jak wiecie, ja nie wymyślam na siłę żadnych ulubieńców. Jeśli nie ma ich danego miesiąca, jeśli używam produkty w kółko i na okrągło te same, to po prostu nie nagrywam filmiku i przenoszę to na następny miesiąc. Ale w tym o dziwo, ponieważ z początkiem stycznia kupiłam jakieś tam nowości i tak mi się spodobały, że dosłownie można by powiedzieć, że je zajeżdżałam kosmetycznie, bo używałam ich dzień w dzień, więc mogę bardzo dużo na ich temat pogadać. Jeśli Wam się podoba taka opcja, weźcie sobie oczywiście tradycyjnie coś do picia, już nie będę wymieniać cokolwiek kto tam chce i zapraszam, bo filmik może chwilę potrwać. Na pierwszy ogień pójdzie mleczko do ciała z Garniera. Na pewno jest Wam wszystkim znane, ale myślę, że nie jest tak rozreklamowane jak niektóre takie ostatnio balsamy do ciała, jak na przykład, nie wiem, z Evre. Koleżanka bardzo mi polecała te balsamy Evre, bo miałam powiedzieć Evre Roski, ale to w ogóle beznadziejnie brzmi, ale stwierdziłam, kurczę, ja nawet nie wiem jak one pachną, nie miałam testeru, nie miałam żadnej próbki, nie chciałam stać gdzieś w galerii czy w jakiejś drogerii i po prostu odpakowywać każdy pyk, pyk, smarować sobie na rączkę i patrzeć, no to jest w ogóle bez sensu, chociaż czasami nie powiem, tam gdzieś mi się tam, prawda, zdarzyło, jak już naprawdę coś mi korciło. Ale powiem Wam tak, bardzo miałam duży problem ze skórą całego ciała, a zwłaszcza w tych partiach od kolan w dół. Nie wiem dlaczego. Bardzo mnie swędziała skóra, bardzo była sucha, szorstka, aż wręcz, nie wiem, chorcowałam się, jakby mnie stado komarów pogryzło. Wiecie, jak w lato na przykład obsiądą Was komary i potem człowiek siedzi, ogląda telewizję i ręka mimowolnie leci. I wiadomo, że nie powinnaś tego robić, bo w ten sposób ten stan zapalny się roznosi i swędzi jeszcze bardziej, ale człowiek nie może się powstrzymać, bo myśli, że umrze, jak się w tym miejscu nie podrapie. I tak mnie ta skóra swędziała. Pomyślałam właśnie, że muszę kupić coś, co mi natychmiastowo pomoże. I to wybór mój padł na to. A dlaczego? Miałam to 8-9 lat temu. Wtedy też miałam właśnie takie problemy ze skórą, że bardzo, bardzo mi się uszczyła. Bardzo była przesuszona i jakoś to mi pomogło. Pomyślałam, no wiecie, 8-9 lat, formuła mogła się zmienić, bo niby to samo opakowanie, niby ten sam skład, no ale wiadomo, tyle lat, wiele się mogło wydarzyć. A może moja skóra nie zareaguje już tak entuzjastycznie jak wtedy. Ale uwierzcie mi, że się nie omyliłam. Tu piszę mleczko na tym opakowaniu z tą formułą kanadyjską, czyli niby z tym syropem klonowym. Ile tego jest, nie sprawdzałam tego zawartości cukru w cukrze, ponieważ nie wczytywałam się bardzo w ten skład na opakowaniu. Natomiast stwierdziłam, że jeśli mi wtedy pomogło, biorę i teraz. I uwierzcie mi, dwa razy już użyłam i moje nogi właśnie od kolan w dół odżyły. Skóra zrobiła się automatycznie o tak normalnie taka piękna, gładka, ujednolicona i przestało mnie wszystko spędzić, przestało się uszyć, przestało się sypać, przestało w ogóle, że wyglądać nieefektownie. Dwa, że najważniejsze to, że przestała być zaczerwieniona i uszcząca się, bo ja już pomyślałam, że czeka mnie chyba wizyta u dermatologa. Za to dałam, za te 400 ml było na promocji, zapłaciłam chyba około tam 12,99 czy 13,99, tą złotówkę mogę się mylnąć, ale powiem Wam, że jest, co mi się jeszcze w tym podoba. Zapach, jeśli ktokolwiek używał tego, to wie o czym mówię, to jest zapach specyficzny, pachnie delikatnie właśnie syropem klonowym, miodem, mieszanką jakichś takich aromatycznych, coś jakby słodko, świeże, ale zupełnie to nie jest taki zapach balsamów, tylko nie umiem Wam w ogóle tego wytłumaczyć, ale ten zapach za mną chodzi, jak kiedyś w reklamie Axe. I jeśli ktoś myślałby, tak jak ja parę lat do tyłu, że spróbuję w opakowaniu tym takim okrągłym plastikowym, ponieważ lepsze jest wydłubywanie tego produktu niż wieczne przekręcanie go w ten sposób, to powiem Wam, że tamto w tym dużym opakowaniu, chyba 150 ml, co jest, absolutnie tak nie pachnie. Może i skład jest ten sam, ale naprawdę nie pachnie. Ja kiedyś próbowałam i pomyślałam, dlaczego to jest czerwone i pisze mleczko, tamto pisze balsam, zupełnie jest inna linia zapachowa. Ja tego nie rozumiem, fakt faktem, że już się nie mylę i sięgam po to. Jeśli macie kłopoty z odwodnioną skórą, swędzącą jak po stadzie komarków, także zachęcam Was do kupna tego. Naprawdę, mi się wydaje, że się opłaca. Ostatnio właśnie na topie jest cała linia kosmetyków Evre, jakichś takich bardzo, bardzo ekologicznych, a ja nie wiem, ja jestem, wiecie, że jestem wierna, jeśli coś mi się podoba i coś się u mnie sprawdza, to kupuję to do takiego momentu, aż moja skóra to przyjmuje, jeśli nie, to szukam czegoś nowego, ale to naprawdę uważam, że jest coś fajnego i nie wiem, czy to widać, zużyłam przez cały styczeń i kawałek lutego mniej więcej gdzieś dotąd, czyli też jest bardzo wydajne.
Następny produkt, który Wam zademonstruję, nie będzie na pewno nowością ani u mnie, ani u Was. Właśnie mi się dzisiaj, dzień dzisiejszy z rańca mi się skończył i to jest olejek do mycia twarzy z Bielendy. Nieraz go pokazywałam, że go kupiłam, nieraz go zachwalałam. Nie pamiętam, czy jakieś opakowanie pojawiło się w Denku, bo pamiętam, że za każdym razem, jak go kupiłam i już kładłam go tam w tych opakowaniach, to sobie pomyślałam, a dobra, tam wyrzucę, bo i tak zaraz kupię następny, to pokażę przy następnym. I tak kilka miesięcy ładnych zeszło, ale ja powiem Wam tak, jakikolwiek żel do mycia twarzy bym nie użyła z napisem żel nawilżający, kojący skórę, podrażnioną, suchą, zmęczoną, łagodny, delikatny, bla, 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 wiecie jak reklama dźwignią handlu, tak się właściwie to nie sprawdza. Miałam ostatnio z Bielendy, który Wam pokazywałam, no ładny zapach, ładnie się pienił, ale to nie było to. Miałam kiedyś taki olejek z firmy Farmona chyba, taki perłowo-biały, też oczywiście kupiłam go, wyrzuciłam opakowanie, zapominając Wam pokazać, ale tamto to właściwie nie było olejek, tamto to coś było takiego olejko-podobne, nie wiem, może kumplowało się z olejkiem na półce, ale właściwie tej nazwy nie powinno mieć. Zawsze będę wracać do tego, pomimo że ta cena jest, no taka dla mnie trochę zaporowa, dwie dyszki dać za, ile tutaj, 150 ml? 140 ml. O matko, no ale powiem Wam, że no już muszę, skoro moja skóra to lubi, skoro obmyję buzię i czuję to nawilżenie, że nie muszę się tak spieszyć z nakładaniem kremu, z nakładaniem serum, ponieważ ta skóra naprawdę jest taka delikatna, niepodrażniona, nie zaczerwieniona tutaj w tych okolicach, no to ja już wydam te dwie dyszencje za to i naprawdę będę to kupować. Ta wersja, jak i ta z tym czerwonym paseczkiem z retinolem, bo ta jest z kwasem hialuronowym, idealne jak dla mnie, idealne dla mojej buzi. Tej z tym różanym chyba czymś takim jeszcze nie próbowałam, ale z tego co zauważyłam po tych internetowych forach, no to szału nie robi w porównaniu właśnie do tych olejków. Kolejną rzeczą z pielęgnacji, którą zademonstruję, to jest Bielendy kolagenowa maska algowa do twarzy. No chciałam sobie na samym początku kupić z kwasem hialuronowym, bo stwierdziłam, że najlepsze będzie dla mnie nawilżenie. W tym wieku przede wszystkim lifting i nawilżenie, lifting i nawilżenie, lifting i nawilżenie. I dwie takie spójne ze sobą, nie wiem, jakby to powiedzieć, porcje żywnościowe dla mojej skóry. Ale chciałam bardzo, uparłam się, że kupię stacjonarnie. Nie wiem dlaczego, no nie opłacało mi się za bardzo zamawiać jednego takiego czegoś, płacić na przykład dyszkę za koszt przesyłki i wiecie, i czekać na to kilka dni, więc stwierdziłam, że gdzieś sobie tam kupię. No i uchodziłam, 50 zł, czyli tania nie była, od razu mówię, tania nie była, ale co, jest tutaj, jest chyba 190 gram, to jest bardzo duża pojemność, licząc na to, że ja biorę jedną miarkę, tutaj jest taka w ogóle plastikowa, taka jakby łyżeczka, coś jak do proszku, biorę jedną miarkę tego, mieszam z wodą przegotowaną. Tu jest w ogóle opisane na opakowaniu, jak to używać. Oczywiście konsystencja musi być taka, żeby nie za rzadka i nie spływało z twarzy, ani nie za gęsta, bo szybko będzie zastygać i będą się robić grudki. Trzeba dojść do wprawy. Ja do tego dochodziłam chyba ze trzy podejścia, zanim właściwie nauczyłam się to nakładać. Ale to nic, wiadomo, że im człowiek bardziej coś robi, tym szybciej się uczy. I tutaj jest taki biały, nie wiem czy to będzie widać, takie coś wygląda jak mąka. Pachnie niby ładnie, ale czuć, że to jakby ryby. Taki zapach. Nie bardzo taki, żeby przeszkadzał, jakbyśmy coś sobie z rybą kładli na twarz, ale jednak czujemy, że to ma coś wspólnego z morzem, oceanem i z tymi wszystkimi, wiecie, pływajkami tam po wodach. Nie mam dzisiaj dnia do gadania, ale dobra. Lecę dalej i nie powiem Wam czegoś takiego, że ta maska z kolagenem, która ma za zadanie nawilżać i liftingować skórę, że ta maska zrobi Wam cuda na buzi i normalnie po jednym użyciu odczujemy takie napięcie, jak po ampułkach z Awy, będzie idealna przed imprezą i normalnie odmłodniejemy twarzowo i cerowo, odmłodniejemy o jakieś 5 lat do tyłu. Nie, to czegoś takiego nie robi. Liftingu dużego po tym nie zauważyłam, ale na bank, uwierzcie mi, zauważyłam bardzo ładne nawilżenie skóry. Ja tego używam zawsze z jakąkolwiek ampułką, może to być ampułka z Rossmana, z tych takich, nie wiem jak to powiedzieć, Rival de Loop, może być ampułka z Awy, każda jedna ampułka, każda jedna kapsułka nawilżająca, liftingująca w skórę wklepana, ta maseczka 20-25 minut, zależnie jaka jest skóra, i ściągamy sobie jednym ruchem, bardzo ładnie schodzi, ponieważ to zastyka do tak zwanego
lateksu z dodatkiem gumy. Też nie wiem, jak to określić, ale jest. To jest coś przyjemnego. Jaki to efekt daje na skórze? Oprócz tego nawilżenia. Nawilżona skóra, ujednolicona i lekko matowa. Czasami jest takie coś, że użyjemy, czujemy, że nasza skóra już tak bardzo potrzebuje tego nawilżenia, że wręcz się o nie prosi i nie możemy się doczekać, kiedy zmyjemy makijaż, kiedy nałożymy krem, kiedy nałożymy jakąkolwiek maskę i odczujemy taką ulgę. I ta maseczka nam coś takiego daje. Położymy sobie ampułeczkę, na to tą maskę ściągamy i mamy wrażenie, że rzeczywiście w te wszystkie pory, w te wszystkie warstwy naskórka, że ta maseczka wniknęła. Nie wiem, jak to jest możliwe, ponieważ algi zastygają i je się potem jakby zdejmuje, więc ich działanie jest w tych momencie tych 20-25 minut, kiedy leżą na skórze. Ale naprawdę uwierzcie mi, że to działa i najprzyjemniejszy efekt jest taki, że mamy wrażenie tej nawilżonej skóry, ojonej, co właśnie po całym dniu jest dla nas najważniejsze, ale z drugiej strony ona nie jest świecąca, nie jest tłusta i nie jest taka jak na przykład po tych maseczkach w płachcie, gdzie chcemy za chwilę przemyć, gdzie musimy nadmiar na przykład odsączyć w ręcznik papierowy, czy zetrzeć tonikiem, czy czymś innym. To jest takie po prostu, od razu jest gotowe, nie wiem, na nałożenie makijażu, jeśli byśmy to robili rano, albo nie musimy już nic robić, po prostu zostawiamy skórę taką, jaką jest i to jest właśnie takie coś fajne, takie... Ja to jeszcze Wam powiem, że ja to Wam kiedyś zademonstruję. Ścieram sobie bardzo mocno na skórek, robię sobie mikrodermabrazję i to taką hardkorową, ponieważ ja mam do tego takie specjalne urządzenie ssące, które mi ściera właśnie na skórek, tam nie wiem, raz na tydzień, dwa tygodnie, zależnie ile ona potrzebuje. I potem jest mocno zaczerwieniona, bo jest podrażniona, bo to wygląda jakbym tarła ją takim małym papierem ściernym. I kiedy ja potem sobie położę coś takiego i zdejmę tą maseczkę algową, to już do końca dnia ta skóra nie jest zaczerwieniona, tylko jest ładna, rozjaśniona, zrelaksowana, komfortowa i na upartego po takim wielkim zabiegu, jakbym chciała gdzieś iść, to po prostu bym sobie wyszła i koniec, kropka. Zaletą tej maseczki, oprócz tej jej wady, czyli 50 zł, jest mimo wszystko to, że jest bardzo wydajna. Używam jej co 3 dni, czyli 2 razy w tygodniu i mam jeszcze pół opakowania. A zobaczcie, który jest. Jest dzisiaj 15 luty, więc pomyślałam sobie, podzielę się. Może mieliście jakieś inne maseczki. Ja kiedy wykończę to, a może zanim jeszcze tą wykończę, zamówię sobie maseczkę cynkową, ponieważ chciałabym też, żeby rozjaśniło mi przebarwienia i żeby też działało właśnie na te rozszerzone pory blizny potrądzikowe, czyli bardziej już w kierunku stanu mojej skóry niż jej nawilżenia. No ale powiem Wam, z tej jestem mega zadowolona. Dajcie znać, czy testowaliście. Wiem, że na YouTubie bardzo sławna jest maseczka ze złotem koloidalnym, ale ja pomyślałam, dobra, spróbuję coś innego. No fajnie jest sięgnąć po coś, co jest bardzo znane i co wszyscy zachwalają, ale ja zawsze miałam tendencję do próbowania czegoś, czego mało osób używało, żeby może jakąś wydać opinię. No nie wiem, no tak pokrętnie tłumaczę. Rozgadałam się o tej maseczce, ale uwierzcie mi, że naprawdę jest warta swojej ceny. Tym bardziej, że czasami idziemy i na jeden raz kupujemy sobie maseczki w saszetkach za 3 zł, 4, 5 zł i używamy ją tutaj na jeden raz. Więc pomyślcie sobie, obliczyć tamte maseczki, jaki to jest koszt. To wcale nie wychodzi tak drogo. I kolejną rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to jest takie urządzenie. To jest zwykła szczoteczka z silikonową nakładką i tutaj ma takie większe cusik, nie wiem jak to powiedzieć, większe silikonowe wypustki. Tą szczoteczkę dostałam od Agaty, ale z tego co zauważyłam, dostępne jest, jak to się mówi, dostępne są takie szczoteczki często w Lidlu, w Biedronce, gdzieś tam po supermarketach, po Rossmanie, w cenach tam 50, 60, 70, zależnie pewnikiem jaka firma i tak dalej. To oczywiście, jak słyszycie, buczy, bardziej przyspieszone. No i tutaj są te wibracje, które mają za zadanie masować nam skórę. Czemu mówię o tej szczoteczce? Wiem, że dziewczyny testowały często tą oryginalną szczoteczkę Foreolune i bardziej one były ukierunkowane na to, żeby dokładnie doczyścić burę, cerę z wszelkich zanieczyszczeń, żeby to pomogło w walce z trądzikiem, z przebarwieniami i tak dalej. Ja, jak już powiedziałam wcześniej, do usuwania martwego naskórka mam w ogóle inne urządzenie, a to mnie bardzo zaciekawiło, bo pomyślałam, jaki efekt właściwie da na mojej skórze. No tak, rano wstaję, myję żelem, myję olejkiem, myję czymś tam, no i oczywiście przemywam. Wieczorem w sumie to samo, prawda? Co to? Co to zmieni w mojej pielęgnacji? Ano powiem Wam, że zmieniło bardzo dużo.
Jeśli nie mamy w zasięgu ręki maseczki liftingującej, to uwierzcie mi, że po takim masażu, tymi wibracjami, czyli tym czymś, co buczy, bzyczy, 2-3 minutki sobie właśnie tutaj okrężnymi ruchami i tym bzyczeniem, które wprowadza naszą skórę w drgania, powoduje, że nie wiem dlaczego skóra robi się jędrniejsza, bardziej wygładzona, bardziej napięta, prawdopodobnie przez ten masaż. Żaden masaż, który ja sobie tak wykonuję, oklepuję sobie, wiecie, tutaj, żeby nie mieć drugiego podbródka, robię te wszystkie w tą stronę, wmasowanie kremu w tą stronę, no niby takie ruchy jak na przykład u kosmetyczki, tu w tą, wiecie o co mi chodzi, przez kilka minut, to jest o niebo lepsze. Powiem Wam, że naprawdę, jeśli zaczynamy, jeśli spróbujemy tego, będziemy mieć uczucie jak po maseczce, że obudziłyśmy się na przykład, bo ja tego używam rano, że obudziłyśmy się z twarzą, która jest wklęśnięta, zapadła, tutaj wielkie wory pod oczami, właściwie kości policzkowe, to już my nie mamy kości policzkowych. I kiedy użyjemy tego przez 3 minutki, to się okazuje, jakby nam się skóra wypełniła od środka. Nie wiem dlaczego, nie wiem, że u mnie taki delikatne takie drgania i taki delikatny masaż takim urządzeniem zwykłym powoduje taki wielki efekt. Normalnie wychodzę i czuję się jak po wizycie u kosmetyczki. Jeśli nie mam właśnie w zasięgu tych ampułek z Awy, a gdzieś wychodzę i chcę, żeby makijaż trzymał się lepiej, bo skóra jest dotleniona, bardziej świeża, promienna i oczywiście napięta, wygładzona, to sobie masuję tym bodajże nawet 3 razy dziennie. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy to nie jest za szkodliwe, że za dużą ilość masażu wkładam w te swoje gębusie, ale jeśli na mnie działa, to będę to robić minimum raz dziennie. Także polecam, jeśli macie dostęp niekoniecznie do tego typu szczoteczek, ale w ogóle do szczoteczek, które wykonują masaż twarzy, myślę, że jest to jeden z punktów pielęgnacji skóry dojrzałej, a być może i skóry takiej na przykład, nie wiem, 20-parolatek, bo o zmarszczkach, utracie jędrności możemy mówić w wieku 30 lat, ale także wiem, że można mówić o tym w wieku 25 lat. Skóra nie zna wieku, skóra zna dobre kosmetyki. Nie wiem po co to powiedziałam, ale tak mi się powiedziało. Dzisiaj, jak zauważyliście, już nie mam takiego, znaczy mam dryg do gadania, chociaż słówka mi się plątają, ale powiem Wam, że jeśli ja mówię o kosmetykach, mija mi ten żart taki. Znaczy, chcę być oczywiście sympatyczna i miło nastawiona, bo ja oczywiście jestem optymistycznie do tego wszystkiego nastawiona, ale mija mi takie klepanie bez sensu. Ja tak skupiam się, żeby wycisnąć maksymalnie w takiej mini recenzji danego produktu, czy to jest na przykład w Denku, czy w Ulubieńcach, czy w jakiś tam, nie wiem, co zachwalam, jakieś kosmetyki, żeby wycisnąć, żebyście zobaczyły naprawdę wszystko i usłyszały, co mogę powiedzieć o tym kosmetyku. Nie mogę przeprowadzić testu na żywo, zresztą co by to dało? Ja wydaję opinię o jakimś kosmetyku po kilku tygodniach używania, więc mam nadzieję, że Wy mi wierzycie. Dobra, znów się rozgadałam, ale przechodzę do następnego mojego ulubieńca. I tym ulubieńcem jest to coś, co widzieliście przy moim makijażu. Jestem w tym śmiertelnie zakochana. Ja już nie wyobrażam sobie mieć innego bronzera. Spełnia wszystkie moje wymogi. Przede wszystkim, i to jest firma My Secret, jeśli ktoś nie widział mojego makijażu, odsyłam, podlinkuję, obiecuję. Powiem Wam, długo się na niego czaiłam, bardzo, bardzo, bardzo długo. Nie byłam osobą, którą przekonały recenzje na YouTubie i milion ich zadowolonych użytkowniczek. Ale pewnego dnia już się tak znudziłam spacerem po naturze, że stwierdziłam, dobra, podejdę do tej szafy i coś tam sobie wyczaję. No i podeszłam, testerek był, na szczęście, bo oczywiście wiemy, że nie zawsze są testerki, i przejechałam paluszkiem. Bo to jest produkt wypiekany, ale to nie jest taki wypiekany, że się sypie, ani tak tępy i twardy jak na przykład róże z burżuła, że trzeba napracować się tym palcem, co by wydobyć ten pigment. Zobaczcie, widzicie kolor i jaki on jest. Dla mnie to jest kolor z jednej strony metaliczny, chłodny brąz, ale z drugiej strony nadaje się również do delikatnego ocieplania skóry. I nie wiem, dlaczego tak się zachowuje, czy on jest taki uniwersalny, że pasuje do każdej karnacji, każdego koloru skóry. Mówiłam o tym przy makijażu, że on jest świetny, no po prostu jest świetny. Nie jest z tymi drobinkami rozświetlającymi, ani nie jest matowy. Jest idealny, to jest dla mnie bardzo szybki makijaż, który wykonuję codziennie. Mam go dzisiaj na powiekach i wyobrażacie sobie, że mam go tutaj na policzkach, jednocześnie jako produkt do konturowania i przeniesiony bardziej na górę jako tak zwany już, nie wiem, róż, bronzer do czegoś tam na skórze, żeby dodać blasku. Mam zrobiony nim makijaż oczu.
Czyli położony mam na tej ruchomej powiece oraz tutaj pod załamanie, tutaj właśnie pod w załamaniu powieki, tak to się nazywa, i delikatnie roztarte pędzelkiem. I tyle, wielkie mimecyje, jednym kolorem, nie potrzebowałam do tego trzech, nie potrzebowałam. Wiem, że ładne są przejścia w powiece, jeśli mamy taki makijaż, że tu jest żółte, tu jest czerwone, tu jest jakieś tam. I ja też to lubię w makijażu, ale na co dzień, uwierzcie mi, potrzebuję czegoś, co jest naturalnym kolorem, czyli takim brązem, nie jest suchym, matowym brązem, ani nie jest bardzo świetlistym, tylko właśnie czymś takim, nie za ciemnym, nie za jasnym. Kreska u góry, mocno wytuszowane rzęsy i mamy takie właśnie oko otwarte dzięki temu brązowi. A jeszcze moim zdaniem to jest przez to, że tutaj mamy na policzkach, na czole i tutaj delikatny ten blask, to moim zdaniem ten produkt w ogóle nadaje się do wszystkiego. No gadam tak już, ale naprawdę 15,99 polecam Wam serdecznie. Nie mówiłam już tego przy makijażu, coś tam go zachwalałam, ale króciutko, no bo wiadomo, nie rozgadywałam się wtedy o produkcie, tylko o samym makijażu. Ale uwierzcie mi, dziewczyny, tknijcie go paluszkiem, tak samo jak ja. Jest bardzo wydajny, za 16 zł, taka jakość, ten kolor. Z tego, co widziałam, dziewczyny porównują go też do jednego z kolorów chyba bronzerów z Inglota. Jeśli nie macie czasu, nie lubicie używać różu, szukacie odpowiedniego brązu, który jest ani chłodnym, ani ciepłym, weźcie, pomacajcie tak samo jak ja. Zobaczcie, jaki to jest przepiękny kolor i jak ładnie z satynowym blaskiem wygląda na skórze. Myślę, że i na lato, jesień, zima, gdzie byśmy go nie położyły, po prostu będzie wyglądał przepięknie. I tak czuję, że coś teraz te firmy, które do tej pory były takie właśnie jak My Secret, jak Vibo, jak Lovely i tak dalej. Myślę, że teraz będzie na nie wielki boom, ponieważ zaczęły produkować naprawdę bardzo dobre kosmetyki. Cenowo jeszcze tak, że no, aż tak nie płaczemy, jak za nie dajemy. Świetne jakościowo. Zaczynają też tworzyć ładne opakowania. No nie ma się czego wstydzić właśnie kupować takich kosmetyków, więc ja teraz, idąc taką drogą, myślę, że te kosmetyki niedługo podrożeją, bo zazwyczaj tak jest, kiedy firma wkłada w reklamę, kiedy wysyła te produkty do youtuberek, do blogerek, kiedy zaczyna promować te produkty, wiadomo, wkłada pieniądze i oni na początku wypuszczają takie normalne ceny, ale po roku już je podniosą, bo oni chcą, żeby te produkty się zwróciły. No oczywiście firma ma do tego prawo, ale my obkupmy się wtedy, kiedy jeszcze możemy i kiedy nie będziemy płakać przy tej szafie, o Boże, ile żeśmy wydały. I ostatnim produktem, który też pokażę z kolorówki, to jest ten rozświetlacz. Szybciutko tylko o nim tak wspomnę, normalnie jak to u mnie z Lovely. Też wykonywałam nim makijaż, też go mam dzisiaj tutaj na policzku, oczywiście na nosie. Tutaj nawet mam go pod łukiem brwiowym na brodzie, ponieważ ja po prostu chcę brodę bardziej wyciągnąć ku światłu, żeby ładnie jakoś wyglądała i on mi się bardzo podoba. Ja marzyłam do tej pory o Meriluminizer, tak? Chyba no, samo opakowanie w ogóle nawiązujące tam do lat 40., 50., ale kiedy ja, zobacz, ochnie tym palcem, bo już tu miałam bronzer, ale kiedy ja zobaczyłam to cudeńko, to przepiękne cudeńko w kolorze złocistym, to pomyślałam, no dziewczyny miały rację, to jest przepiękne, to jest mój kolor złotego. Oczywiście nie pamiętam, ile za to dałam i czy to było wtedy na promocji, bo już mam to prawie półtorej miesiąca. Makijaż tak samo, oczu w połączeniu z tym osobno, na twarz, no nie wiem, no to jest dla mnie hit, to jest numer jeden, nie zawiera drobinek, jak widzicie, to jest jeden wielki blask. Jeśli lubicie rozświetlacze delikatnie złote i natrzaskujecie sobie na buzie tak jak ja, to jest ten, to jest to coś, dziewczyny, kupujcie. I żegnam się z Wami, zapraszając na następne filmiki, mając nadzieję, że się dzisiaj nie wynudziliście moim gadulstwem, ale jak mówię, z każdego jednego produktu Rock Angel wyciśnie jak cytrynkę każdą jedną dobrą wiadomość. Jeśli będzie coś z produktem nie tak, to ja w denku o tym powiem, będzie wyglądać to tak, do dupy. I po prostu będę go wyrzucać i koniec, kropka. Ja polecać nie będę, tak sobie obiecałam. I dalej się rozgadałam, ale czasami tak mam, że jak już siądę i tak sobie myślę, dobra, mówię dużo. I tak płynę niczym Beata Goździterak w swojej piosence. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w następnych filmikach. Mówię to po raz kolejny, ale tak lubię. Pa, pa!